Warszawy do Warszawy, tylko w Warszawie tramwaj jeździ, a nawet już jak tu się przejdziemy ulicą Marszałkowską, to tu już będziemy widzieć Pałac Kultury Stalina i Lenina. Jak jedziemy z Saski, jedziemy z Pragi Południa, trasą Łazienkowską, można też i mostem poniatowskim, proszę Państwa, ulicą Waszyngtona. Także pozdrawiamy z Warszawy, z katolickiej Polski, a no niestety jakoś tak ta Polska nie darzy szacunkiem Biblii, nie darzy szacunkiem Słowa Bożego. Co jeden to ma ADHD, co jeden to jest psychiczny, no bo ocenia się, krytykuje się, proszę Państwa, nie mówi się ze swojego punktu widzenia tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, tylko po prostu w tłumie, a na przykład Biblia mówi nie idź za tłumem w złym celu. Biblia na przykład mówi, mów ze swojego punktu widzenia i każdy przed Stwórcą będzie odpowiedzialny za swoje postępowanie, za swoje czyny, za swoje myślenie, proszę Państwa. Tutaj opowiadano o tych, proszę Państwa, filarach, tu gdzie przechodzimy, że to jest jakby na styl włoski zbudowana ta część Warszawy. Ale widzicie Państwo, że tu ani Włochy, ani Świadków Jehowy nie ma, ani Mormonów, ani USA, no bo wciąż w Radiu Maryja podaje się czas Polski. Tu w Warszawie, gdzie Pałac Kultury Stalina i Lenina jako prezent od Rosji.